tym worku są zwłoki psa. Nie pokażemy zwierzęcia ze względu na drastyczne zdjęcia. 10-miesięczna suka dryfowała w okolicach mostu przy rzece Drwęcy. Schronisko z policją proszą o pomoc w ustaleniu winnego. Pomocne w poszukiwaniach mogą być fotografie zamieszczone na profilu Facebooka Fundacji AFN. Sekcja zwłok wykazała, że piesek został w sposób brutalny uderzony ciężkim przedmiotem. I pomimo tego, że żył, włożony do worka i wrzucony do wody, tak, że był to bardzo czyn bestialski. Historie zwierząt, które trafiają do schronisk, są mniej lub bardziej okrutne. Ten pies najprawdopodobniej został wyrzucony z samochodu przy miejscowości Smykowo. Powód wydaje się dość prosty. Zwierzę jest ślepe. Kilkanaście dni temu trafił do schroniska także ten maluch. Pies błąkał się koło zespołu szkół zawodowych imienia Szandora Petofi. Po interwencji młodzieży został przywieziony właśnie tu. Wystraszony i zagubiony nie może pogodzić się ze swoim losem. Ta sunia szybko przyzwyczaiła się do tego miejsca. Znaleziona miesiąc temu w gminie Rychliki już przywykła do nowego otoczenia. Energiczna, sympatyczna, obdarzona lisią urodą piękność zasługuje jednak na lepsze miejsce. A to prawdziwy stróż domu, czujny, wesoły i pełen energii. Takiego psa powinna mieć osoba aktywna. Zwierzę błąkało się w okolicach cmentarza przy ulicy Spokojnej. Psiak ma chore lewe oko. Nasz wakacyjny odpoczynek niestety odbija się cieniem na losie zwierząt, bo bardzo często wyrzucane są z samochodów. I tutaj jest taki apel, jeżeli ktoś widzi, że rzecz taka ma miejsce, warto zapisać numer rejestracyjny, bo po prostu nie powinny takie rzeczy uchodzić bezkarnie. Oto czterolatek od roku oczekujący na adopcję. Pięknie umaszczony psiak budzi sympatię wśród ludzi, ale niestety nie u kolegów z kojca. Brak akceptacji towarzyszy związany jest z izolatką. Czworonóg ma własny kojec. Bez kumpli, nie wspominając o miłości człowieka, jest osamotniony. Czas to zmienić. Piesek jest tak niepowtarzalny, że jak Państwo widzicie, gładki, cudowne, tak, Piewciu? Nie jest starym pieskiem, bo ma około 4-5 lat, jest wykastrowany, więc na pewno będzie również z tego powodu trzymał się domu. W niedzielę 1 lipca jest Światowy Dzień Psa, a w schronisku dzień otwarty. W godzinach od 11 do 16 będą przyjmowani interesanci. Mile widziane są koce, karmy dla zwierząt lub drobne datki. A jeszcze bardziej potencjalni nowi właściciele gotowi zaadoptować zwierzę na dobre i na złe. Przypominamy telefon do schroniska 505 438 301.